Witam serdecznie. Tłumaczenie moim zdaniem naprawdę ciekawego wywiadu z Ronim Shieldsem, człowiekiem, który widział w boksie naprawdę wszystko, mówi o tym zresztą wywiadzie, natomiast nie tylko, że mówi, ale taka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o Ronie Shieldsa, człowiek, który pracował z Mike'em Tysonem, był drugim trenerem, pracował ze wszystkimi największymi na świecie, Meldrick Taylor, Evander Holyfield. Ta lista jest bardzo długa, nie przedłużając, nie chciałem tego robić jako coś innego, wrzucam parę przebitek z Ronim w roli trenera, no i oczywiście tłumaczenie tego, najważniejsze części tego, co mówił w tym wywiadzie, który również znajdziecie. Zaczynamy. Czyli zaczynamy od moje pytanie, odpowiada Ronnie Shields. Poza tym, że wiesz wszystko, co trzeba wiedzieć o światowym i amerykańskim boksie, jak nikt inny znasz polskich pięściarzy, trenowałeś Tomka Adamka, Artura Szpilkę, czy znajomość polskiej mentalności pomoże ci przygotować Jermala Charlo na Macieja Słoleńskiego, odpowiada Ronnie Shields. Każdy jest jednak inny. Ostatnio oglądałem kilka walk Magica. Tutaj taki mój przytyk, Maciek. Dla Maciek zdecydowanie łatwiej było Amerykanom wypowiadać Magic, więc został Magic. Wracając do pytania. Oglądałem kilka innych walk Magica. Znam Tomka, Artura, kilku innych polskich pięściarzy, ale każdy jest inny. Które walki Słoleńskiego oglądacie? Czy najbardziej pomocne są z Demetriusem Andrade'em, Danielem Jacobsem, czy może Gabe Rosado? Odpowiada Roni. Rosado i Jacobs, bez wątpienia. Właśnie oglądam walkę z Jacobsem, ale pojedynek z Rosado już cały obejrzany. Maciek to dobry, solidny pięściarz, dobry, lewy, prosty. Od niego zaczyna kombinację, co zawsze jest czymś pozytywnym. Nie bez powodu. Słoleński jest czołowy szóstce rankingu WBC. Pełen dystans z Andrade'em, z Jacobsem, wygrał z Rosado, który był w tym czasie na fali wznoszącej. Pokonał naprawdę dobrego pięściarza. Do mnie należy porównanie tego, co tamci potrafią, co im dobrze wychodziło, do tego, co potrafi robić Jermal. To, co widziałem, znajomość tego, co potrafi Jermal, namawia mnie optymizmem. Moje pytanie. Ostatnia walka Jermala z Juanem Montielem, bazującym na jednym uderzeniu, wygrywającym wszystkie walki przez KO, powinna być zupełnie inna niż ta w czerwcu, z lubiącym kombinację, systematyczne osłabianie rywala stylem Słoleńskiego. Tego chcieliście? Odpowiedź Roni. Absolutnie tak. Jako pięściarz, a obecnie trener, wiem, że musisz nauczyć się bić z każdym. Jako trener widziałem już wszystko, co można zobaczyć. Rzadko się zdarza, żeby ktoś pokazał mi coś nowego. Magic nie pokazuje na ringu czegoś nowego, ale walczy z charakterem. Nie jest łatwo się z nim bić. Co najważniejsze, to walka o mistrzostwo świata, a jako pięściarz wiesz, że musisz pokazać coś wyjątkowego. Nie możesz podczas treningów udawać, że to normalna walka z kimś przeciętnym, bo tak nie jest. Słoleński chce być mistrzem świata, Jermal już nim jest i wie, jak ciężko było dotrzeć na szczyt. Nikt mu nic nie dał, a utrzymać pas czempiona jest trudniej niż go zdobyć. Bijąc się o mistrzostwo, wiesz, że musisz pokazać wszystko, co potrafisz, ale jak już masz ten tytuł, to jeszcze bardziej nie chcesz go oddać. Trenujesz mocniej, tak jakby dwa stopnie bycia mistrzem. Pierwszy, bardzo trudny to mieć pas, drugi, jeszcze trudniejszy go utrzymać. Nie obawiasz się, że Charlo uwierzy w opinię mediów, że Maciek to znacznie łatwiejszy rywal niż wcześniej wymieniani w gronie przeciwników Charlo, na przykład Jaime Munguia czy sam Canelo Alvarez, odpowiada Ronnie Shields. Muszę coś ci powiedzieć o Jermalu, to jest najciężej trenujących pięściarzy, z jakim kiedykolwiek trenowałem. Kiedy rozpocząłem współpracę z Jermalem, wiedziałem, że pracowaliśmy wcześniej z Evanderem Holyfieldem, Pernelem Whitakerem czy Meldrickiem Taylorem, którzy już zdobywali mistrzowskie pasy. Więc Jermal jest nauczony, by dawać siebie 100%, bez znaczenia z kim walczy. Oczywiście, że chcieliśmy walki z Canelo, ale on jej nie chciał. To samo było z Munguią, nawet kilkoma innymi rywalami, także z wagi półciężkiej. Co do Munguii. Wydaje mi się, że chciałby walczyć, ale promotor Golden Boy Promotions nie był takim pojedynkiem zainteresowany. Nie chcieli porażki ich najważniejszego pięściarza. Nie ma sprawy, Jermal musi walczyć, więc patrzyliśmy, kto jest dalej w rankingu WBC. Był tam Słoleński, a boks się przecież nie zatrzymuje, bo akurat dwóch najlepszych nie wychodzi na ring. Po to mamy tych, którzy są blisko, challengerów czekających na szansę. Charlo mógł się bić z każdym, od 1 do 15 miejsca w rankingu. Polak zgodził się od razu, bo wie, że w sporcie pod nazwą boks nie każdy ma przywilej walki
o pas mistrza świata. Moje pytanie, mamy mnóstwo przykładów, kiedy pięściarze bijący się o tytuł walczyli lepiej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Jak wyglądają przygotowania na Sulenckiego? Możesz zdradzić? Proszę bardzo, zaczynamy od tego, że ja oglądam taśmę jako pierwszy. Później mówię Dżermalowi, że sam musi je zobaczyć w całości. Kiedy już siadamy do wspólnego oglądania, koncentruję się na kilku fragmentach. Przede wszystkim tego, czego rywal nie robi zbyt dobrze. Później jest porównanie tego, co wychodzi mu najlepiej. Oglądamy te fragmenty po kilkanaście razy, więc kiedy przyjdą treningi na sali, mogę mówić i przypominać o rzeczach, które on już doskonale pamięta. Każdą rundę, bo to już przerabialiśmy. Pytam, którą rundę chcę zobaczyć, bo może być bardzo dobra runda Sulenckiego, albo akurat ta słabsza. Kluczowa sprawa dla nas, dla mnie i dla niego. To do nas należeć będzie przygotowanie planu na obie opcje, na to jak się zachować, kiedy idzie dobrze i kiedy idzie nie najlepiej. Dziękuję za szczerość, znamy się ponad 20 lat, zawsze tobie kibicuję jako trenerowi, ale nie tym razem. Trzymam z Maćkiem Sulenckim i na zakończenie odpowiedź Roni Szilca. Inaczej być nie może, wiadomo i jak zawsze, boks to sport, niech wygra lepszy. Pozdrawiam was serdecznie. To pierwszy wywiad z Ronim Szilcem. Postaram się wrzucić wywiad z Dżermalem Charlo już niedługo, 18 czerwca, Teksas. Maciej Sulenski kontra mistrz świata niepokonany, mistrz świata Dżermal Charlo. Pozdrawiam was serdecznie i jak zwykle do następnego.